Witam Państwa serdecznie. Gościmy dzisiaj, w tym roku już chyba przedostatni raz Wolszowej Woli. To jest ta nasza słynna rumba celebrytka. Drugi rok z rzędu pięknie zaowocowała. Pewnie następnym razem to już będzie ostatni raz Wolszowej Woli na plantacji truskawkowej. Zrobimy podsumowanie tego sezonu, jak to owocowało, ile się udało. Sprzedać. Naprawdę popisała się drugi rok bardzo intensywnego, mocnego owocowania i została zostawiona na trzeci rok. Myślę, że w przyszłym roku będzie wcale nie gorsza. Kondycja jest wydawałoby się bardzo dobra, chociaż ja bym może chciał, żeby była troszeczkę ciemniejsza. Ale tu jeszcze wczoraj było dokarmianie, do listnie był dawany King life zrównoważony, ten 20-20-20. Yy, I proszę Państwa, to co będziemy chcieli w tej chwili robić, to pewnie jeszcze jeden zabieg tym King i zaraz po tym przechodzimy już na Haskon M10. Yy, będziemy chcieli zagęścić mocno tutaj te zabiegi. Yy, dlaczego? Yy, to jest bardzo ważny czas. Mamy jednocześnie okres tworzenia się pąków kwiatowych. W tym momencie będziemy budowali ich jakość na następny sezon. Jednocześnie zbliża się koniec wegetacji, więc pasowałoby, żeby ta plantacja poczuła, że już jest stres, nie tylko związany z tym, że się zimne noce pojawiły. Po prostu ma się przygotowywać do spoczynku zimowego. Więc, czym możemy w tej chwili jeszcze dokarmiać? Oprócz tych wieloskładników, ponieważ teraz się tworzą te pąki kwiatowe, to ja jeszcze bym polecił ten 1-2 zabiegi właśnie NPK zrównoważonymi. Co jeszcze? magnez mikroelementy. To są dwa bardzo ważne elementy, dwa bardzo ważne czynniki, którymi lepiej dokarmiać teraz, niż później na wiosnę, zwłaszcza bor i cynk. To są mikroelementy, które dosyć powoli przemieszczają się w roślinie. Lepiej, żeby miała je zgromadzone w sobie w tej chwili. Dokarmiamy też, pamiętajmy zawsze tym składnikiem, na jesieni dokarmiamy zawsze tym składnikiem, którego niedobory obserwowaliśmy w czasie sezonu wegetacyjnego. Zakładamy, że jeśli go brakowało w okresie wegetacji, to w przyszłym roku na wiosnę najprawdopodobniej też go zabraknie, więc zróbmy to zawczasu. Co prawda truskawka pod tym względem jest łatwiejsza niż jabłonie, bo w niej mamy jeszcze na wiosnę czas, żeby dokarmiać. W sadach jabłoniowych czy w innych uprawach, na przykład w borówce, ta wiosna jest taka bardzo skromna, ponieważ... Praktycznie jednocześnie się pojawiają i kwiatki, i liście. Nie ma tego takiego okresu zielonego przed kwitnieniem. W przypadku truskawki jest łatwiej. Jeszcze możemy coś później na wiosnę podgonić, ale lepiej w tej chwili przed zimą dostarczyć cynk Bor, zwłaszcza ten cynk, o którym się mówi, że bardzo silnie poprawia rozodporność roślin. No i proszę Państwa, jeśli zrobimy te zabiegi NPK wieloskładnikowymi zrównoważonymi, zrównoważonymi, to zaraz później wchodzimy z Haskonem. Haskon M10 w przypadku truskawek jeden zabieg 3 litry na hektar, po kilku dniach, po tygodniu najpóźniej jeszcze raz 3 litry na hektar. I mamy nadzieję, że te rośliny już się będą nam przygotowywa przygotowywały do spoczynku zimowego. A dlaczego tak zagęszczamy w tej chwili te zabiegi? No, bo spodziewamy się, że na koniec września zrobi się bardzo zimno. Może być to taka aura, nawet może nie jesienna, ale wręcz już prawie że zimowa. Dlatego staramy się poprawić tą kondycję roślin póki jeszcze możemy. W tej chwili troszeczkę tam podkarmiamy, podpędzamy, ale jednocześnie już dajemy preparaty na hamowanie wzrostu, na przygotowanie do spoczynku zimowego i z tego względu właśnie ma być ten BOR, cynk i Haskon M10. No i tyle. Mam nadzieję, że u wszystkich Państwa uda się uzyskać takie ładne Rośliny i że mam nadzieję, że w przyszłym roku ta plantacja znowu pokaże, że można, jeśli się ją odpowiednio traktuje, zostawić i na trzeci rok owocowania. A jestem przekonany, że pewnie i na dłużej jeszcze, ale to zawsze zależy na jesieni od kondycji roślin, bo jeśli jest, pojawiają się jakieś wypady na jakichś przepałach są duże plamy bez roślin jeśli plantacja jest schorowana no to nic na siłę, lepiej to zaorać i pomyśleć o przygotowaniu pola pod nową plantację natomiast jeśli to jest taka plantacja jak tutaj że jest ciągle zadbana jest w bardzo dobrej kondycji to jeśli Trzymamy się ścisłego reżimu. Jeśli po skoszeniu została glebogryzarką potraktowana w ten sposób, że bardzo zawężono te rządki z roślinami, to ta plantacja może trwać nie tylko jeden czy dwa sezony owocowania, ale i trzeci, i czwarty. Kto wie może i dłużej. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę sukcesów.